Witajcie myszki z tej strony Trachol w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale z Hardzowania 4 na lokacji Kasi Redux jako północna Rodezja. Tak, przenosimy się do Afryki. Jak to jedna z osób powiedziała, żebym coś zrobił z Afryki, no to robię coś z Afryki. Zgaduję, że niedługo napiszę, zrób coś z Azji, no to zrobiłem coś z Azji. Chociaż wydaje mi się, że Azja ma nawet ciekawe rzeczy, ale ma trochę obgrane, więc będę musiał zobaczyć. Więc tak, gram jako północna Rodezja. Oczywiście każdy z tych państw, na przykład Middle Afrika, ma swoje fajne drzewka. Kto tam jeszcze? Kongo też ma fajne swoje drzewka. Nawet jest fajne, kiedy się rozdzielają. Wtedy też jest. Tutaj nie wiem, czy oni mają drzewko. Mają też drzewko. No, nawet fajnie. No i każdy z nich ma różne drzewko, ma różne, no tak naprawdę do zrobienia rzeczy. O, naprawdę wszyscy mają. I na przykład też można sobie zagrać jako Obama i też mieć frajdę grając jako Obama, więc tutaj naprawdę jest dużo rzeczy, które można sobie porobić. Madagaskar można pójść na przykład jako ci, więc postanowiłem, że pójdę jako północna Rodezja, dlatego że w sumie ona ma nawet ciekawą ścieżkę, która polega na tym, że będziemy wszystkich bić dookoła. Więc jeżeli możemy zrobić, że możemy bić wszystkich dookoła, no to oczywiście, że weźmiemy tą ścieżkę. W skrócie, to co będę chciał zrobić, to oczywiście pójść w zamach stanu Baringa, czy tak można to określić. Chodzi o to, że on wtedy będzie mógł po prostu później zaatakować resztę. No, inni to nie mają jakoś, że tak powiem, ciekawych rzeczy. A jako, że to jest tak według mnie jedyna ścieżka, która jest ciekawa, to też można później, jak zawsze, jeżeli będziecie mieć dużo po prostu korów, to wybudować wielką armię i zaatakować Europę. Więc tak, zaczynamy tą gałąź, dlatego że ona jest ważna, dlatego że jak już ją skończymy wszystko, to wtedy będziemy mogli, że tak powiem, zmienić osobę. Więc zaczynamy. Jak zwykle w tym, jeżeli chodzi o to, to... o tak. Tutaj oczywiście dostałem tę wiadomość. Szczerze tak powiem, ja chciałem, żeby oni upadli. Bo wtedy łatwiej ich pokonać. Więc tak, niech oni upadną. Wiem, że to po prostu powoduje, że jest mega easy gra, ale myślę, że lepiej brać na to, dlatego że wiecie, że AI Antanty może być mega głupie i raczej sobie nie poradzi. Więc lepiej sobie wziąć wszystko, co możemy póki co, żeby nam pomogło. Też musimy sobie zmienić oczywiście naszego... że tak powiem... Czego jest trzy razy? Dlaczego to jest trzy razy? Co to jest? Dlaczego? Co jest tylko tymczasowe? Patrzę, co to jest. Myślę, że może tutaj... Może najpierw pójdziemy to. Więc... Czekamy sobie, jest możliwość, że Portugalia nas atakuje. Nie zawsze atakuje, ale czasem ja atakuję. I wtedy byśmy musieli się oczywiście... Oczywiście wtedy byśmy musieli się, że tak powiem, zająć tym. Dobra, tutaj mamy 14 dni. Wy mieliście użyć kolei, chyba że nie mamy kolei, to w sumie wiele by wytłumaczało. Okej, się zaczęło. Akurat wysłaliśmy i dostaliśmy jakiegoś generała? Nie możemy go zmienić? Dostaliśmy randomowego generała i nie możemy go zmienić. Okej, zaczęło się. Może to zaczniemy robić. Tak naprawdę wygramy to, dlatego że szukałem nieco i wysłałem tam. Dobra, więc jak na razie mamy problemy takie, że nasi generałowie tutaj mają, są, że tak powiem, aż tak bardzo nie są chętni. Dobra, tego weźmiemy.
żeby tutaj się wybierać odpowiednio. Tego wzięliśmy i weźmiemy tego gościa. Więc tak, najpierw sobie ustawimy w takim razie rozkaz tutaj w międzyczasie i jako, że nam się to odblokowało, to oczywiście, że będę to robić. Robimy wszystkie rzeczy, które dadzą nam po prostu jakieś fabryki czy coś takiego. Mamy mega mało fabryk i jest to nam po prostu mega potrzebne. Co to? To zawsze tam było? Nie wiedziałem. Ogólnie ja to już nagrywam po aktualizacji, jeżeli chodzi o samą grę, więc zrozumcie, że może coś starego wyglądać, ja też zapewne tą serię w pewnym momencie będę musiał od nowa robić. Dla mnie to żaden problem jest, ja naprawdę mogę sobie to zrobić na innym sprzęcie i po prostu w wolnym czasie, więc nawet nie muszę patrzeć na to, czy jak właśnie jest dostępność mojego studia nagraniowego, więc po prostu muszę w pewnym momencie takie, że o, nowe, no to zrobić. Ale oczywiście jeszcze mam pewne obowiązki związane z, jak to powiedzieć, no ze swoimi innymi projektami, więc też nie będę mógł swojego wolnego czasu aż tak bardzo spędzać na tym. A dzisiaj wyjątkowo jeszcze wracam dosyć wcześnie i nie muszę się zbytnio martwić o to, że jest już 20 godzina, możliwe, że też pociągi się zepsuły, przez co nie mogę aż tak łatwo przyjechać. Okej, to bardzo chętnie bym sobie wziął, bym sobie zaczął coś tutaj dawać. Ogólnie są problemy, bo jak sami widzicie, nie ma portretów. Myślę, że to przez to, że oni w ogóle tutaj nie mają ludzi. Nie. Jeżeli ktoś się nazywa Musunka, to raczej mają ludzi. Dobra, zapowiaduję, że możliwe, że sam problem tutaj z tymi. Ale oni, jak mówię, oni robili jakieś wielkie zmiany i źle ustawili i się tak naprawdę skompromitowali. Okej, więc tak. Mamy tutaj fabryki niemieckie. Ale też mamy fabryki normalne. Dobra, póki co weźmiemy fabryki niemieckie, może nie będzie to oznaczało nic złego. Mamy jeszcze coś tutaj takiego. Ja wolę tego nie robić. To odejmuje nam stabilność. Minus 5. Raczej to nie będzie aż tak źle. A mamy War Economy, które myślę, że nie będziemy sobie usuwać. Minus 5 to nie jest aż takie złe. A jak sami widzicie, też mamy populacja nam wzrasta, dlatego że się wyłączyła nam restrykcje, jeżeli chodzi o armię. Okej. Stabilność lepsza. Przy tym gościu akurat nie zostaniemy, więc to nie jest aż takie ważne. Okej, tutaj wojna w Azji. O, się zmienił. Zawsze to jest takie, że zastanawiają się, bo oni się jakoś tam zmieniają i nie wiem, na czym to polega. Holonian Mark. Okej, więc możemy produkować dywizję. Na razie jedną, zobaczymy jak szybko nam się produkuje. Okazuje, że nam brakuje... O Jezu, co ta dywizja ma? Nic nie ma. Okej, Federal Council, kolejna rzecz, która nie jest zbyt ważna. Myślę, że większą autonomię sobie zrobimy, ale i tak to chyba nie będziemy mogli zrobić, bo to musimy wykonać wszystkie cele poboczne. Więc jeżeli chodzi o samą historię Afryki, no to możecie z łatwością się dowiedzieć, ogólnie nie dostaliśmy eventu o tym. Teraz zauważyłem. No to Afryka została zdobyta, kolonie brytyjskie zostały prawie, oprócz tej na południu, zostały przyjęte przez Niemców, a jeżeli tam była duża reprezentacja Anglików, no to powstały takie kolonie jak na przykład North Rhodesian, czyli że to jest współdzielona kolonia angielsko-niemiecka. No właśnie. I tutaj też mamy też inne, że na przykład to British Protectorate,
Co tutaj mam? Też tutaj taki. A tutaj to w ogóle mamy z Francuzami jeszcze. Więc jak sami widzicie, to jest po prostu coś takiego, że uzgodnili, że będą się tak podzielą kontynent, no i podzielili sobie wielcy tego świata. Więc póki co my musimy jeszcze sobie... Ciekawe ciężarówki mamy. Więc widzę, że jak zwykle Nate upadł. To jest dziwne, że jak zwykle, dlatego że dosłownie on pada prawie co za każdym razem, kiedy gram. Mamy zasoby nawet na ładnym poziomie, więc się opłaca zrobić to. I tak, dalej kontynuujmy. Nie jest tutaj nic ciekawego. Też nie będę, bo to akurat nagrywam w czasie, to już tak, przed wyborami, więc nawet nie będę komentować, co się dzieje, bo jeszcze jestem bardzo, ale to bardzo w przeszłości, więc aktualne sprawy je na razie mnie nie dotyczą. Jeżeli uznam, że to jest jakaś sprawa, że tak powiem, ważna, to może powiem. Jedyne, co mogę powiedzieć na obecny czas, że teraz najważniejszą sprawą jest oczywiście Pandora Gate i że jestem akurat po wysłaniu swojego filmu na ten temat. Jeżeli ktoś chce obejrzeć, to proszę, ja to po prostu nagrałem po to, żeby powiedzieć swoje zdania. Co wy uznacie, to wy uznawajcie, to w sumie jest główny przekaz mojego filmu, że bardziej o tym, że nie chcę wam po prostu skrócić całego filmu, który nagrałem, który jest tak naprawdę bardzo skrócony, ale że najlepiej nie robić aż takich dużych oskarżeń, póki się wszystkiego nie wie. To jest w sumie taki wstęp do tego filmu, nawet nie skrócenie. Okej, widzę, że tutaj wojna. Nie wiem, co się stało, ale jakiś event jest zamknięty, którego nawet nie widać. Okej. W takim razie wyrzucamy tą. O, właśnie nie przeczytałem tych idei narodowych. No, że przez jakiegoś Hansa Huttiga jesteśmy kontrolowani i po prostu usuniemy go. Ciekawe, czy w ogóle go usuniemy jako ministra. Na razie chodzi o to, że musimy sobie zwiększyć do Baring Loyalist. I tak naprawdę, żeby to zrobić, to jak przeczytałem sobie poradnik do tego, to wystarczy po prostu nie zgodzić się na jedną rzecz i za chwilę sobie ją zobaczymy, więc będziecie mogli zobaczyć, na co mamy się nie zgodzić. I ucieszycie się ze mnie, bo to wreszcie pierwsza rzecz, która nie będzie polegała na tym, że będziemy popełniać jakieś mordy. Okej. To na razie nie robimy, jak mówiłem. Okej. I pytanie jest, co mamy zrobić? Więc tak. To, co w głównej mierze jest, że to od razu zmienia nam. To jeżeli wyślemy łapówkę, to w skrócie on na pewno będzie, a jeżeli to zrobimy, to on na pewno nie będzie i będziemy mogli zrobić po prostu, wiecie, zmiany. Więc na razie to dajemy i czekamy sobie. Więc tak. Tutaj jest napisane, że oni się nie zgodzili i to, co musimy zrobić, to oczywiście wprowadzić stan wyjątkowy. Tak. Najlepsze to jest, kiedy się prowadza stan wyjątkowy na całym swoim kraju, żeby twoje dywizje tak naprawdę kończyło się na tym, że i tak nic nie mogą zrobić. Więc wysyłamy na razie tutaj dywizję na wszelki wypadek. I tutaj jest oczywiście kolejna rzecz, czyli możemy oczywiście dać to, że Junger wygrywa, albo że Baringmen, czyli ludzie Baringa, zdobywają stolicę. I zdobyli stolicę... jeszcze nie. Tak, zdobyli stolicę, albo właśnie tutaj zaatakowali. I oczywiście Hut ich może zostać, czy ich zniszczyć. Mogą dalej maszerować na stolicę.
Albo South Africa może dołączyć do inwazji. Tak naprawdę nie wiem, bo chyba chodzi o to, że to będzie. Tylko nie wiem, po co by to nam było. Może na razie zrobimy, że Baring atakuje. To akurat jest prosty event chain. I tak, Baring wygrał. I Boże chroń króla, czyli Baring zdobywa władzę. Oczywiście wszystkie regiony zmieniają nazwę. I zostajemy marionetką. Zostajemy marionetką Kanady. Na razie Kanady. Więc tak, oczywiście bypassujemy. I jak sami widzicie, już mamy gościa. I oczywiście mamy bardzo długą nazwę, którą za chwilę wam powiem, jak się nazywa. Tutaj jest. Więc pierwsze, co musimy sobie zrobić według mnie. Patrzmy, co tutaj jest. Myślę, że najpierw zrobimy Boże chroń króla. I oczywiście tutaj bardzo dużo zostało nam usuniętych i zmienionych gości. Więc tak, oczywiście my zainwestujemy 50, bo to zawsze jest fajne. I szczerze nie możemy zrobić stoczni, dlatego że nie mamy tego. Więc myślę, że najlepsze dla nas to będzie... Zastanawiam się nad tym, ale myślę, że lepiej będzie produkcja. Produkcja wydaje mi się bardziej odpowiednim. Ok, więc dołączamy do nich i... I nadal zostawiamy to, potrzebujemy to. Więc dalej, co będziemy robić, no to oczywiście wzmacniać swoje wojsko i próbować jak najszybciej, że tak powiem, wypowiedzieć wojnę. Oczywiście nie aż tak szybko, bo wiadomo, że i tak musimy poczekać, jak oni tutaj poupadają. Ale jak sobie wykorzystamy jakoś tutaj sytuację, no to powinniśmy w miarę ok wyjść. What? Kto dołączył do czwartej międzynarodówki? O, masz los, to ten wyjątkowy, kiedy oni nie upadli. Dobra, nie, no powiem szczerze, Niemcy są, wydaje mi się, że to są najsłabsze Niemcy, jakiekolwiek widziałem, jak na razie. A widziałem dużo Niemców. Oj, mają jeszcze tego gościa. I Radziwiłł. Podoba mi się, że Radziwiłł zawsze jest. Jedyna popularna postać, która do tego też ma fajny portret. Że tak powiem, to... Po prostu jako jedyny jest jako monarchista w Polsce. Największy monarchista w Polsce, nie powiem. Okej, próbujemy dalej. I jak zwykle się nam dużo wojen odpaliło. Aż dziwne, że się nam nie zrobiło tak... Czy nie mamy light tanków? Już robimy light tanki. Ok, więc tak, pierwsze co, to by się przydało już porobić, tutaj zdobyć, to by było najlepsze. A nie możemy więcej? O, się nam usunęło jednak. No mamy tutaj, no szkoda, że wydaliśmy niepotrzebnie. Dobra, może jednak zostawię tak, chociaż będzie się co chwilę pokazywało. Ale wolę mieć na tym niż po prostu piecie. Jak to powiedzieć? Mieć już na moru ekonomii niż zmniejszyć sobie i wtedy w ogóle nie mieć żadnych fabryk. Mamy naprawdę mało fabryk. Tutaj piszę, że potrzebujemy gumy, ale myślę, że aż tak bardzo nie potrzebujemy gumy. Okej, co tutaj mamy? Kolejne, może lepiej produkcję zróbmy. I co tutaj się... I rozpoczęła się ta wojna i dobrze, że nie byliśmy razem z nimi, bo... Ta wojna nie jest aż taka fajna, chociaż i tak oni, że tak powiem, trochę inaczej spoglądają na tą wojnę, bo innych nie dodają.
Nas chyba by dodali do tej wojny, szczerze powiem, ale nie jestem do końca pewien. W ogóle ewidentnie nie popatrzyli sobie, bo widzę, jaki błąd jest. Dlaczego jest podwójne? Bo zapytacie się? Dlatego, że ktoś zapomniał dodać tak zwanego ukrytego kodu, czyli tego kodu, który robi się, ale nie chce się, żeby pokazywać go. I ten ukryty kod zazwyczaj polega na tym, że... To was zaskoczę? Że on po prostu, on działa, a ten, który jest pokazany, tak naprawdę to jest jako fałszywy. Jest to robione dlatego, że niestety Hoi nie jest taką grą, która ma aż tak dużo dobrych, jeżeli chodzi o kod. Jest dosyć surowy też, trzeba to do tego dodać. Przez co polega to na tym, że można po prostu zrobić sobie tak zwany tooltip, czyli taką właśnie etykietę, co właśnie z komendami, co się robi. A tak naprawdę dać tą właśnie taki klamrę na to i dać, że ukryty kod, i ten ukryty kod po prostu tak naprawdę to robi. Więc to nawet nie jest coś takiego, że nam to jest podwójnie robione, po prostu ten ukryty kod to robi. Znaczy się niby miałby to robić, ale tak naprawdę nie robi. Pytanie, czy coś tutaj jest potrzebne? Nie. Więc robimy to. I myślę, że zakończymy odcinek, gdy już będziemy mieć ten oczywiście, już przy Wargol, bo Wargol tutaj możemy dostać od razu. Ale to tak naprawdę powinniśmy zrobić, jak się rozbiją. Rozbiją się oni niedługo, szczerze powiem. Więc w międzyczasie po prostu sobie zrobimy to i nie wiem dlaczego, ale Command Power to jest 100,0 i nawet nie wiem po co czasami dawać go, jeżeli tak nie jest zbytnio potrzebny w drzewku. Okej. Nawet nie wiem co to jest, po prostu jakieś rasistowskie wydarzenie. Dziwnie to zrobiło, gdyby to nie wiadomo, że wydarzenie w Hoju to jest po prostu artykuł, ale dziwnie to zrobiło, szczerze. Okej, co, jak to wygląda? Oni mają dużo regionów z tego względu, że później mogą sobie tutaj przejąć. Rosja już jest w wojnie? Co znaczy, że Ameryka zapewne też doszła do wojny? Nie powiem, już się ciekawie robi, tylko że Rosja zapewne upadnie. Bo Rosja jest teraz jeszcze mega słaba. Ale tutaj Łotwa się wyzwoliła, no to może trochę popsuć. Raczej nie, ale może trochę popsuć. Jak jeszcze oni wypowiedzą wojnę, to dopiero będzie. Niestety my nie możemy zrobić agencji, bo nie mam aż tak dużo fabryk. Ale może kiedyś. Jest pytanie, czego nam brakuje. Manpowera. Ze wszystkiego na świecie brakuje nam manpowera. Dopiero teraz mi mówicie, ja mógłbym sobie to dać od dar. A teraz zobaczyłem, co robimy, że... Nie sądzę, żeby większość z nich została, że tak powiem... wywieziona. Myślę, że oni gdzieś ich zakopali w grobie. A i widzę, że kompletnie Portugalia tutaj upada. Na szczęście, jak mówiłem, to tak naprawdę daje trochę boosta Guringowi, jeżeli Guringie powstanie. Ponieważ to te tereny zostają tutaj dla nich. W ogóle Zanzibar chyba jest teraz niepodległy, czy... Jest Guringa, ma. To się już nazywa Guringa. Myślałem, że z Umlaut. Dobra, pytanie jest takie, czy potrzebujemy więcej... Czy więcej tego, to na pewno, ale... Z tego to jeszcze wiadomo, że nic nie zrobimy. Więc warto już sobie tutaj pójść i znaleźć o tego. Ten jest fajny. Więc mamy sprzęt, tylko nie mamy oczywiście jeszcze możliwości. Dobra, to wykorzystajmy to. Więc tak, tutaj przyjęli, co jest nieciekawie, ale powinniśmy sobie poradzić, kiedy powoli ich załatwimy. Tutaj widzę, że oni dołączyli do Antanty i dobrze, że teraz dołączyli, a nie wcześniej. Ale i tak wiecie o tym, że oni
Oni to po prostu, jeżeli... Jeżeli oni po prostu nie wygrali tego, to oni nic nie wygrają. Znaczy, ogólnie nie wygrają. To nie muszę, to jest po tej wojnie? Okay. Organic Kingdom. Dlaczego jest tak dużo czegoś takiego, co się nazywa Organic Kingdom? Dobra, myślę, że na tym zakończę, dlatego że kolejny cel to jest wypowiedzenie wojny, a my jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Oni to też robią army training. Wow. Oby Amerykanie pomogli jakoś. W płomaśro, tutaj się biją, to raczej jakoś pomogą. Dobra, więc był z wami Trechon, no to cześć.